Witam wszystkich. Tak wygląda nowa normalność. Zanim wejdę do pracy, muszę sobie założyć maseczkę. Ponieważ pierwsi klienci już są w pracy, no to nie chcemy niczego ryzykować. Wagon. Maska cały czas ma być na nosie. Ale jak to mówią, wytrzymamy. Siedzimy w zamkniętym salonie fryzjerskim. Po korytarzach centrum handlowego przechadzają się ludzie. Gdyby jutro była zgoda na otworzenie salonu, to rozumiem, że... Tak, tak. My działamy od razu, mamy klientów umówionych. Od 4 maja swoją pracę wznowiły salony fryzjerskie w Niemczech. O tym, jak funkcjonują w tej nowej rzeczywistości, opowie nam Agnieszka. Widzę za tobą żółte taśmy. Rozumiem, że to jest taka przestrzeń, która wydziela dzisiaj granicę między klientem a fryzjerem. Zgadza się. Żeby otworzyć salon w zależności od tego, ile on ma metrów kwadratowych, tyle można używać stanowisk. Ja mam na przykład 6 stanowisk i niestety mogę używać tylko 3. Na początku mamy takie plakaty, co klienci powinni robić. Wiadomo, nie witamy się, nie przytulamy się. Do salonu może wejść tylko jedna osoba, nie mogą wejść na przykład rodzice z dzieckiem. Wchodzimy do salonu. Każdy klient, który wchodzi, musi podać swoje dane. To jest w razie infekcji, gdyby ktoś z nas zachorował, czy inny klient. Niemcy nie muszą nosić maseczek, wychodząc na zewnątrz. Obowiązek ich zakładania mają osoby wchodzące do sklepów, urzędów, komunikacji publicznej, a także salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Oczywiście, gdyby klient nie miał swojej maski, my mamy tutaj takie sterylnie zapakowane maski, nie możemy mieć żadnej poczekalni, czyli fotele, jak tu Państwo widzicie, są zaklejone. Tutaj mamy taki duży kubełek, gdzie jest dezynfekcja i wrzucamy wszystko, bo musimy po każdym kliencie wszystkie narzędzia zdezynfekować. Nie robimy żadnych strzyżeń na sucho. Każdy klient ma myte włosy w salonie. Wiele zasad wprowadzonych dla niemieckich fryzjerów obowiązywało w krakowskim salonie pani Ewy na długo przed pandemią. To powszechne standardy, które są narzucone i kontrolowane przez sanepid. Klient ma mytą głowę u nas w salonie przed zabiegiem. Nie obsługujemy klienta z, kolokwialnie mówiąc, z brudną głową, prawda? Mhm. Tylko zawsze ta głowa jest czysta. Zawsze mieliśmy środki do dezynfekcji, ręczniki, koloratki. Fryzjer ma jednorazowe też rękawiczki, zawsze do farby, zawsze ma fartuchy jednorazowe, foliowe, prawda? Kobiety, które przychodzą regularnie, często dbają o włosy, dbają o paznokcie, o dłonie, bo to jeszcze przecież ta branża też kuleje, jest zamknięta. No to dzwonią przerażone. Bardzo dużo telefonów od panów. Po prostu nie spodziewałam się, że panów tyle będzie dzwoniło, że kiedy będzie otwarte, że czy ktoś by nie przyszedł prywatnie do niego goszczy, bo on już nie może na siebie patrzeć. Także no to nie tylko dotyka kobiet. Większość naszych klientów czeka, cierpliwie czeka. A co, z czym przyjdą, co w międzyczasie się wydarzyło, no to trudno mi tutaj spekulować, czym będą mieli grzywki w połowie głowy czy w połowie ust. Nie wiemy, zobaczymy, życie pokaże.